Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku wraz z Palionem i z Dave'em będziemy torturować więźniów w Minecraft, czyli oczywiście Bzyka, Lietiego i Steve'a, ponieważ zrobili bank, w którym chcieli zrobić niesamowicie duży przekręt, chcieli zrobić niebieskie z zielonym. Panowie, to mi się nie podoba. Spokojnie. A myślisz, że mi się podoba, no to nie, to jest najgorsza rzecz na świecie, ale panowie, ja dzisiaj spokój. Dzisiaj zakładam zbroję moją i dzisiaj po prostu robimy im najgorszy dzień z życia, tak żeby raz na zawsze im się odechciało robić takich przekrętów. Torturki. Więc panowie, czy wy macie jakieś tortury przygotowane na dzisiaj? Na kurde, dole. No właśnie, tak powiem ci, że na dole jest ta sala, nie? To jest sala, ojojoj, dobra, ja nawet nie wiedziałem, że to jest sala tortur. Dobra, no to w takim razie kogo najpierw? Jak uważacie, kto? Albo przywitajmy się z imieniem. Co tu robi wiadro? Czemu oni są niżej? Co jest? Jak niżej? No niżej są, co oni jest? Robią? Jak wy się tu znaleźliście? Co? No bo na przyjaźni. Kto? O! Nieważne. Dobra. A ja to powiedział tak obojętnie, jakby to było normalne, rozumiesz? Przenieśli was. Ej, ale tu nawet nie ma tych. Dobra, wychodźcie stąd na razie. I tak wróćcie do swoich celi. Ale dobra, zamurujemy to teraz, idziemy po Bzyka jeszcze, bo on tam jest na górze. I dzisiaj robić, dzisiaj macie się źle po prostu, ja tyle wam powiem. Dzisiaj dobrze mieć nie będziecie. To... Ja w mojego nie widziałem. Czekajcie z nimi na dole, ja idę po Bzyka, albo dobra, jak już idziecie. Z kim? Pomocy! Bzyku, jak tam samo poczucie na dzisiaj? No źle, o wypuść mnie, no... Nie. Spalił się? Gdzie on jest? A nie, rzucili mu wodkę. Ej, ja też jestem niewidzialny! Nie. A dobra, mnie tylko na kilka sekund wziął. Gdzie on jest? Aha, no tutaj, biję w szybę. No weźcie, dajcie mi jakiś ten. Dajcie mu coś. Dajcie mu wiadro. Strój mi dajcie. Albo strój, dajcie mu coś. Macie coś? Dobra, otwieram, gdzie ty zamykam, jesteś? Otwieram, tutaj jestem cały czas. Masz hełm. Masz to. A to nie. Dzięki. O, właśnie. Oddaj mi hełm. Ty, dawaj mu to. Nas. Możesz mi oddać mój hełm? On powinien dostać karę za te potki, naprawdę. Nie. Ale to wy mu rzucacie! Co? No, nie no, co sam rzucił. Tak? No, sam teraz rzucił, tak. Tak, teraz sam. Prawda, wiedziałem. Dobra, no jeszcze to... Jeszcze ciebie uderzył tym. No to Bzyku w takim razie się będzie miał gorzej się niż inni. Dobrze, zapraszam w takim razie na dół do sali tortur. Nie, do jakiej sali tortur? Dlaczego do sali tortur? Za co? No bo idziesz tam zarzucanie botkami, czarodzieju. Dobra, gdzie jest ta sala? Ja nawet nie wiem. Ale debil, nie? Gdzie jest ta sala? Tutaj. Dobra. No zapraszam w takim razie. Ja... Nie, to Bzyku. Wy wszyscy będziecie teraz torturowani za ten bank i za to wszystko, co tam zrobili. Ej, to jest w ogóle niezła sytuacja, że to my zrobiliśmy napad, a wy zbieracie karę. Ale dobra. Dobra, w takim razie Yeti, bo ty wiem, że pajęczyny lubisz, proszę tu wskoczyć. O. Hop. Świetnie, cudownie. W tym czasie Bzyku, widzisz tutaj swoją ulubioną ścieżkę. No nie, ja już wystarczy mam tego, zostawcie. Daj, widzę, że ty też lubisz pajęczyny. Mi tu jest wygodnie, to jest to. Bzyku, dawaj, w długą, na wprost i z powrotem. Tak jest! Patrz, jak oni spływają, co? A on się zjarał. O kurczę. Gdzie on się zrespił? On wrócił tam. Bzyku, proszę wrócić tutaj, proszę tu przyjść. Nie, a jesteś jestem. Tu. Mam łóżko. Aha, dobra. Steve, proszę tu wejść do wody. Do wody. Czekajcie, co wy tu robicie? Ej, dlaczego, Dave, dlaczego ty tu wlazłeś? No bo nie chciałem, stary, muszę mieć oko na tego więźnia. Aha, a jak się stamtąd wychodzi? Nie da się. Ej, ja pas na to szybko. A tam nie ma zejścia w bok? Ej, szybko, Steve'a! Jest. Pana Steve'a! Co on? Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, tak to ma wyglądać. Co tutaj się robi? Ej, na czym polegają te tortury? Ciepło zimno. A, tu się gra! Wchodzisz do wody i od razu do lapy. A, rozumiem. Rozumiem, dobra. Pomocy, kurde. No nic, no, musisz tam być do końca. Wow! Utonął, dobra. Po utonięciu. Co po utonięciu? No chrypkę. A, chrypkę, no bo tam się lekko zakrztusił wodą. Dobra, jakie tu są jeszcze tortury? A tu? Pa, to jest kopanie. Dobra, tu jest dobra. Kopanie kobla. Dobra, czy ma ktoś żelazny kilof? Co ty tu robisz, Yeti? Ej, jak ty to oszukałeś? No pa, normalnie. Dobra. Nie, no ale wy jesteście teraz najgorsi. Dobra, ale ja jestem bardziej... dobrze. O, nie. O, źle to postawiłem. Źle. No tak. Czekaj, gdzie... ktoś mi zabrał te drzwi. Weźmy, ale sprawdź, jeszcze działa. Nie, ma sam. Ale nie działa. Nie, dobra. Pomocy. Postaw, Marek, dobrze te drzwi.
Nie, 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 ja wiem jak. Bo musisz wejść do środka i postawić. Nie, to źle! Bo to ma być otwarte, bo teraz jest zamknięte, tak? Ktoś wchodzi, to ma... Czekaj. Otwarte, patrzcie. Teraz ma być tak, teraz. O, i świetnie, i fajnie, że przetestowałeś, dobra. Steve, stań tutaj. Tutaj, musisz się patrzeć, tutaj. Tutaj, tu jesteś, tu stań. O, cudownie, właśnie to samo chciałem zrobić. Dobra, i tam se sieć, ale Yeti, ty jesteś mroźny chłopak, proszę bardzo, tu w trasę długą lecimy. To sobie ustęp. Dobrze, bzyku też tutaj sobie ten. A tu, o! Dobra, chodźcie tu, gramy tak, uwaga. Na czacie kamień, papier, nożyce gracie w trójkę. Ten, który przegra, robi skok na kolca. Skok na kolca robicie. Yeti, ale ty jesteś, proszę, ja ciebie dzisiaj, no powiem ci szczerze, bardzo przystojny. Wy w ogóle nie macie stroju więźniów, to też trzeba zmienić. Dobra, co ty w ogóle powiedziałeś? Co ty mówisz? No. Co on powiedział? Ale weźcie go ogarnijcie, że jestem przystojny. No bo ma przystojne ubranie. Boże, nie. Jednak nie będziemy grali w kamień papier, no że po prostu ty robisz skok na te kolce. Dobra, no tylko dajcie mi wyjść tego. Chciałem nie, dobra, zagram, poczekaj, w trakcie kiedy on zjeżdża na dół. I tak zobaczymy, czy Oliwa sprawiedliwa i prawda Bzyku skoczy. Uwaga, na 3-4 na czacie. Trzy osoby, Yeti, Steve i Bzyku. Uwaga, kamień papier, nożyce. Trzy, uwaga, na 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,
teraz, uwaga, 3, 2, 1, 0, poszło. Kamień, oczywiście nożyce rozwalają, kamień rozwala nożyce. Bzyku wygrał, okej, czyli Bzyku nie musi nic ten. Dobrze, w takim razie Steve i Yeti, jeszcze raz, dogrywka między wami. 3, 2, 1, 0, poszło. Papier, kamień, czyli papier niszczy kamień, uwaga, Steve. Steve przegrał. Tu taki rozbieg, z końca sali, z końca sali. Rozbieg na jak najdalszą, najdalszego kolca ma zrobić, rozumiesz? Ja czekam na ciebie po drugiej stronie. Uwaga. O, Dave tutaj też. Tu, jak najdalszy skok. Cudownie, jeszcze dwa takie. Pił mi się grę, nie będę mówił gdzie. Ale to... Szybston, co? Patrz. Dawajcie kamień, papier, nożyce, kto będzie musiał kopać kobla. O, to jest do... Bzyku, oddaj mi ten kill off. No dobra, proszę, nie chcę kopać kobla. Kamień, proszę. Papier, nożyce, uwaga, wszyscy gotowi? Tak. Do końca odcinka kopanie kobla. Tak, do końca odcinka. Nie, uwaga. Nie, nie ma się tak, raz. Tak, do końca odcinka i jeżeli ktoś się będzie miał na końcu odcinka 3 staków wykopanych, to ma przewalone. Dobra. 3, 2, 1. Wygrałem znowu! Dobra, Bzyków, był mocny. Dobra, uwaga, dogrywka między wami. Gotowi? 3, 4. Okej, okay, jeszcze raz. 3, 4. Dobra, jeszcze raz. 3, 4. Kamień, papier, kurczę, no i co? Papier, nice. Papier owinął kamień. Teraz Yeti, no to Yeti, proszę bardzo, tu i kopiemy, aż ci się kilo zniszczy. Dobra. Jaki to by jeszcze można było zrobić torturę dla was? Ja tak sobie myślę, że ten tam będzie nam teraz kopał przez cały czas. Ale mi się wydaje, że tak. Dobra, uwaga, teraz jest... teraz uwaga, czy macie full życie, Bzyku i Steve? Mam. Dobra, nie? Tylko nie mam full jedzenia. Dobra, no to w takim razie macie tutaj, zróbcie sobie na full jedzenie. Tak, żeby... Daj mi trochę, Steve. Tu rzuciłem ci. I uwaga, stańcie tutaj przy tych schodach. Oboje. Przy tych schodach stajecie. Czy macie full życie i full jedzenie? Mamy! Dobra, uwaga. Ten, któremu pierwszemu uda się zginąć, zaraz, jakby wystartujemy, ten jest do końca już zwolniony z kar. Do końca odcinka. Dobra. Uwaga, 3, 4, poszło. Dobra. I od razu do lawy. A pierwszy będę. Ty kurde, o ty! Biłeś mnie ręką, nie? Steve zginął pierwszy. Steve zginął pierwszy, dobra, czyli Steve jest zwolniony z kar. Ale dlaczego, bo mnie bił ręką. Palion, możesz odprowadzić go do tego. Do... Nie! Proszę odprowadzić Steve'a do celi, on już dzisiaj odpocznie. Ja zostałem, dawaj za mną. Spójrzcie na Jediego. Jedi sobie kopię, bardzo dobrze. Dobra, Steve, ty wracasz do celi. Z Palionem. Dobra, uwaga, teraz Daveson, tu musi być jakaś czeka, chodź tutaj, trzeba się dogadać. Szefowska, ty kurczę, stąd wydość się, ty w ogóle co, że się tutaj... Przepraszam, jestem torturowany. No, ty jesteś torturowany. Szefowska kara musi być jakaś teraz wymyślona. Właśnie czekaj, myślę, ale czekaj. No mam łuk niby, no ale tylko jedną strzałę. I co jest? Kurde, co jest? Się spalił. Nie wiedzieć czemu, nie dobra. Wiem czemu. Ale... Muszą się nawzajem. PvP nawzajem. Co nawzajem? Na strzały? Na strzelanie się? Nie, po prostu złapy. A, no złapek? Okej, okay. Dobra. I ten kto wygra, idzie do celi. Dobra. Uwaga, macie full życie? Oboje? No dobra, no to start. Ja mam to poszło. Full jedzenie. Więc ty myślisz, że miało grać? Dobra, zobaczymy. Okej, zacięta walka. Najlepiej tak by jeden drugiego wrzucił do...
Jest dobrze? Nie, dobrze, nie, dobrze, super. Nie. Ale nie. Yeti go robi. Dobra, no i to jest koniec, to jest koniec. Ej, no szukuje. Nie, no to jest koniec dla niego już. On tam zginie przecież. O, życie! Życie mam! Życie, pół! Życie! Nie, teraz mam pół! No i koniec. Nie! Yeah. Dobrze. Yeti, wracasz do celi. Możesz nie, go. Nie. Możesz go, Paweł, odprowadzić znowu. Zapraszam. Bzyku, no to Maro spędzę całą noc. Co ja ci mogę powiedzieć? Proszę. Maro, ja idę na górę, my idziemy na górę, do łóżka, ja odpalam nagrywanie i ja mam raz na minutę dostać na czacie powiadomienie, że ty żeś umarł jakoś, rozumiesz? I do następnego dnia tak. I jak ja zobaczę, że nie ma raz na minutę, to tu przychodzę i będziesz tu siedział tydzień, rozumiesz? A tutaj... Jakoś dogadamy, jakoś nie, się nie, dogadać, proszę, o... proszę wrócić! Nie, ja nie wracam, ja tam nie chcę! Dobra, proszę go, no zabij go. Dobrze, cudownie. Świetnie. Dobra, proszę tutaj siedzieć. Proszę. I do jutra tutaj siedzisz. Super, no to by było na tyle. Okej, świetne tortury. Czekaj, jak tu stąd mamy wyjść? Co nas tu zamknęli? Nie wiem, o co chodzi. Kurde, tutaj. No za typy. Tu. Przejdź. Dobra, zamknąłem to, żeby on sobie też nie wyszedł. Dobra, idę zobaczyć, co tu się dzieje. Czekaj, bo jakieś śmieszki, kurde. Ja nie mogę. Dobra. Cyk, to zamurował. Dobra, idę jeszcze się spytać Steve'a i Yeti'ego, jak mu się podobał dzień dzisiaj. Bzyku próbował pływać w lawie. Bardzo dobrze, jest super. Dobrze, panowie, że tak powiem, dobrze się dzisiaj sprawowaliście, ograliście bzyka, tak miało być. W nagrodę macie tutaj po dwa ziemniaki. Proszę bardzo, jeden z drugim. Yeti, zabierz sobie tu ziemniak. Dobra, macie nawet po cztery. Macie nawet po cztery, niech wam będzie. Dzień dziecka macie. I co? No i to by było na tyle. Dzień tortur dobiega końca. Ja wam, widzowie, bardzo dziękuję. Jeżeli zaraz bzyku nie zobaczy powiadomienia, to będę musiał to zaraz za niego zejść. O, dobrze, kolejny raz. On to sam sobie pisze! On to sam pisze! O nie, dobra! No. Ja nie zwrócę na to uwagi, faktycznie. Ale O nie! Dobra, o, patrz, jak się poprawił! Dobra, ja mu zaraz powiem kilka niemiłych słów. Jak on szukał? Yeti, ty konfidencie! Bzyku! Ja go po prostu tak nie szanuję, co jest? Masz minutę na to, żeby się wytłumaczyć. No bo słuchaj, ja chciałem oszukać system, chciałem uciec z tego Matrixa, ale się nie dało po prostu, no i się nabrałeś. Ty się nawet zaśmiesz, o, Bzyku próbował pływać w lawie, drugi raz ci to napisałem. No tak, no bo ja jakby jestem teraz ja na tłoku prowadzenia filmu. Ja powinienem zostać nagrodzony za spryt! No masz rację, to wystarczy raz, powiadomienie raz na dwie minuty. Dobra, w takim razie żegnam, życzę tutaj udanej nocy w zamknięciu i mam nadzieję, że jakoś, prawda, będzie się to, że tak powiem, grywało. Dobra, dziękuję bardzo, widzowie, za oglądanie, to był dzień tortur tutaj na Palionowie. Jeżeli uważacie, że powinniśmy ich wypuścić wcześniej, no to dajcie znać oczywiście łapkami i komentarzami, aczkolwiek ja uważam, że oni tutaj powinni spędzić resztę swojego nędznego życia. Trzymajcie się, elo!